pięciu. Piłkarzy w żółtych koszulkach w polu karnym. Uwaga, Tshabalala, Hugo Lloris i gol! Gol dla gospodarzy! Kumalo strzelcem pierwszego gola dla RPA w 20 minucie. No i na trybunach szał radości. Cieszą się kibice z południowej Afryki, bo wreszcie ich drużyna daje im trochę radości. Bunkani Kumalo, piłkarz Super Sport United, drużyny z miejscowej ligi, zdobywa pierwszego gola w tym meczu. O to chodziło trenerowi Parejdzie, żeby jak najszybciej zdobyć pierwszą bramkę, żeby jak najszybciej ustawić mecz pod swoje dyktando, żeby teraz Francuzi musieli starać się walczyć o honor.